chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Marian Trzos, pisarz, satyryk i dziennikarz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dziękuję za przybycie do studia. Panie Andrzeju, studiując Pana życiorys przed dzisiejszą rozmową, byłam pod ogromnym wrażeniem tego, z jakimi przeciwnościami losu musiał się Pan zmagać w swojej twórczości. Piękne i miłe dla mnie słowa. Ale był Pan jakby konsekwentny w tej działalności, cały czas tworzył i przez te, jak obliczyłam, 54 lata pozostał wierny temu swojemu powołaniu, prawda? Tak jest. Na szczęście. No i niestety, czasami. Myślę, że na szczęście też dla widzów i dla wszystkich, którzy kibicują i czytelników również. Chciałam przedstawić Pana życiorys. Na pewno nie powiemy o wszystkim, bo działo się bardzo dużo, ale pokrótce może od samego początku. Bardzo wiele lat pracy w Polsce, zanim wyemigrował Pan do Stanów Zjednoczonych. I tam wszystko zaczęło się w roku 1960, prawda? To znaczy troszkę wcześniej nawet, bo w czasach studenckich już. Ja studiowałem architekturę, bo to była sugestia mojego taty. Jako, jak na pisarza przystała architektura. Polska była zrujnowana i to był zawód, który miał przyszłość wielką. Tak. Natomiast miałem tak, no, ciągoty do literatury. Poza tym no, wszyscy mówią, że mam trochę talentu w pisaniu, czego najlepszym dowodem było, że to ja byłem naczelnym redaktorem gazetki ściennej. Oczywiście z satyrą włącznie. No ale... W końcu wziąłem udział w konkursie na sztukę teatralną. Tytuł był niefortunny, Donos na ludzi. Dostałem pierwszą nagrodę i sztuka nigdy nie została wystawiona, ponieważ nie puściła jej cenzura. Ale to mi utorowało drogę do tego, żeby jednak coś robić. Napisałem między innymi komedię Apollo w smokingu, śmieszną taką. Noc prześlubna, coś lekkiego, bo wiedziałem, że nie będę walczył z cenzurą, bo nie ma sensu. Tym bardziej, że ja miałem kreskę troszeczkę, dlatego że mój ojciec był jakowcem wywiezionym na Sybir, między innymi wrócił niestety z ciężką chorobą i to była taka, wie Pani, jaka sytuacja. Syn wywrotowca. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak to jest, że u studenta architektury nagle przychodzi taka myśl, a napisze sztukę? Przecież... No wie Pani, to się jakoś rodzi jakoś samoczynnie. No, jest konkurs wolny, w związku z tym, no, dlaczego nie wziąć udziału? Tym bardziej, że no, nurtowały mnie różne pomysły, a poza tym muszę przyznać się szczerze, że zawsze uwielbiałem teatr. No i tak się udało po prostu. I to mi utorowało drogę, że zaproszono mnie, akurat był wakat kierownika literackiego w Teatrze Muzycznym, w Gliwicach, na Śląsku. A ponieważ cała dyrekcja pochodziła z Warszawy, miałem tam znajomości już, główny reżyser, dyrektor naczelny, dyrektor artystyczny, no więc zaproponowano mnie, jako temu młodemu człowiekowi, który, prawda, i ja się chętnie zgodziłem oczywiście. I tak to się zaczęła moja kariera kierownika literackiego, trwająca 4 lata na Śląsku. W tym czasie zrobiłem kilka tłumaczeń, sztuk operetek, przede wszystkim korektę pewnych operetek. Taką dlatego, że to były stare teksty, no czasami nie do wygrania, nieciekawe. Można było to lepiej zrobić. Ale między innymi napisałem też kilka rzeczy, jedną z najważniejszych wtedy, ponieważ w naszym teatrze występowała wnuczka Ludomira Różyckiego, który mieszkał zresztą wtedy na Śląsku. I ona kiedyś zwróciła się do mnie i mówi, Panie Andrzeju, Pan takie ciekawe historie pisze, libretta. Może by Pan napisał nowe libretto do musicalu Dziadka pod tytułem Lili chce śpiewać. Ten musical Dziadek napisał do scenariusza własnej żony, będąc dyrektorem Teatru Wielkiego Opery w Poznaniu na początku 30. lat. A napisał dlatego musical, ten wielki kompozytor utworów poważnych, oper, symfonii, napisał musical ze szlagerami, z walcami, szyjmi, tanga, żeby mieć
frekwencję w swoim teatrze, bo to był kryzys gospodarczy ogromny. Komercyjnie podszedł, tak. No ale to niestety podobało się publiczności, ale nie trwało długo i był rozczarowany troszeczkę oceną dziennikarzy, recenzentów, że na coś takiego sobie wielki kompozytor pozwolił, powiedział, że nigdy w życiu to się już nie ukaże nigdzie. No ale muzyka była znakomita. Ja poprosiłem, żeby mi przyniosła Marysia, wnuczka, wyciąg fortepianowy, przegraliśmy. To okazało się, że rewelacja. No i zwróciłem się do dziadka jednak z propozycją, żeby zrobić nowe libretto do tego. Rodzina go skłoniła, a dlaczego? Bo siłą rzeczy prawo autorskie przewiduje, że po śmierci autora, wtedy tylko 25 lat jeszcze prawa autorskie były chronione, natomiast jeśli to jest dzieło wspólne z kimś, to obaj autorzy i kompozytor i librecista są chronieni przez 25 lat po śmierci ostatniego ze wspólników, czyli po mojej śmierci. Mm-hmm. Ja miałem 30 lat, więc jaka to była historia, prawda? Że... No i dziadek się w końcu zgodził, że będą to jednak dla rodziny, jak on umrze, tantiemy. No i sztuka oczywiście cieszyła się wielkim powodzeniem, musical. No grana była w wielu teatrach i przede wszystkim zainteresowała się im pani Danusza Baduszkowa. Legenda. Która wystawiła to i w Łodzi, i u siebie w powstającym wtedy teatrze w Gdyni. I co najważniejsze, załatwiła sprawę, że ta sztuka została przetłumaczona na język niemiecki. To w dwóch wersjach. I była grana w Niemczech w dwóch państwach niemieckich. W Republice Federalnej i Demokratycznej. Pseudodemokratycznej. Czyli w Magdeburgu i w Augsburgu. I tam też napotkał pan na takie zderzenie z rzeczywistością? Między innymi, ja w tym czasie napisałem kilka rzeczy. Jeszcze dodam, że po 4 latach odszedłem ze względów osobistych. Ze Śląska do Poznania przeniosłem się, ponieważ tam miałem swoją... Zakochał się pan, krótko mówiąc. Tam również byłem kierownikiem literackim. Nawet stworzyłem własny zespół operetkowy, takiej operetki objazdowej. No ale przygoda, zawsze miałem problemy z cenzurą. No a już szczytem wszystkiego, bo kiedyś, bo oczywiście do Niemiec jeździłem na próby, potem na premierę i udzieliłem wywiadu tam. Człowiekowi, który przed mikrofonem o polskiej sztuce, Europa. Że ewenement, prawda, że polska sztuka w Niemczech zachodnich i to Różycki jeszcze do tego, prawda. No jak wróciłem, oddałem paszport i potem się zwróciłem, bo chciałem znowu pojechać za granicę. Powiedziałem, że nigdy więcej paszportu nie dostaniesz. Ja mówię, dlaczego? Za współpracę z Radiem Wolna Europa. Czyli ten wywiad został potraktowany jako działalność. Tak, ja powiedziałem, ale przecież to był wywiad o sztuce polskiej, o moim udziale w tym, prawda, nikt, jako twórcy. Różycki, zaszczyt dla Polski. My już to znamy. Jeśli ktoś raz zaczął z Wolną Europą, to już wiadomo, o co chodzi. No i niestety podcinało to skrzydła. Zdjęto mi również sztukę w teatrze muzycznym, w teatrze dramatycznym w Kaliszu. Nie dopuszczono do wystawienia tej samej sztuki w Łodzi. No i wreszcie zwróciłem się z prośbą, że chcę po prostu wyjechać z Polski. W takiej sytuacji, bo nie widzę szans tu dla siebie. Powiedzieli, owszem, w wyjątkowym przypadku, ale paszport tylko w jedną stronę. Niesamowite. To było w 1987 roku, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Tuż przed transformacją. Tak. Tak naprawdę. Tak, no więc oczywiście natychmiast chciałem się odgryźć komunistom i stworzyłem w Nowym Jorku magazyn satyryczny, Tip Top, który cieszył się wielkim powodzeniem. No ale po upadku komuny w Polsce przestano wydawać bardzo takie interesujące czasopismo, miesięcznik. To ukazywało się to w Ameryce, ale tylko było kolportowane przez placówki dyplomatyczne amerykańskie. Ameryka. Ja dzięki znajomości z takim bardzo sympatycznym i wybitnym dziennikarzem Zbigniewem Neugebauerem, który od dawna był w Ameryce, zresztą lotnik z czasów wojny,
w Anglii, latający zresztą z Brindisi, opowiadał mi, książkę napisał na ten temat, nad Warszawę, zrzuty dla powstańców organizowano. Załatwił sprawę, że dostaliśmy zezwolenie na kontynuowanie wydawania tego magazynu Ameryka dla Polski, ale już oficjalnie redakcja była w Nowym Jorku, drukowaliśmy wtedy w Mediolanie, bo tam najtaniej i na najwyższym poziomie i 150 tysięcy egzemplarzy trafiało do Polski, Ameryka. Ja byłem redaktorem naczelnym i wydawcą tego. No i potem oddałem redakcję komu innemu, zostałem tylko szefem, to dwa obowiązki za dużo na raz, no ale w końcu to się zakończyła cała nasza działalność, ponieważ ruch niestety ciągle żądał łapówek, a jak nie dostawali, no to część szła do piwnic i problem. Poza tym tak dużo materiałów w Ameryce zaczęło napływać już do Polski, do różnych pism. Różne magazyny trafiały amerykańskie do pism, materiały w różnej formie, byli przedstawiciele telewizji, radia już, także daliśmy sobie spokój. No i ja wróciłem do Polski. Wróciłem do Polski. Ale dopiero po 14 latach, Tak, w 99 roku. Mm-hmm. Czyli właściwie wróciłem czasowo, no bo... No i zaproponowano mi tam takie kierownictwo, dyrekcję Ośrodka Kultury. No. Ale oprócz tego byłem inicjatorem powstania takiego nowego pisma Prestiż. Mm-hmm. Zresztą z redakcją w Krakowie. Taki magazyn, miesięcznik, wyłącznie opierający się na wywiadach z VIP-ami z każdej dziedziny życia. Mm-hmm. Ale bazujący finansowo oczywiście na wywiadach z VIP-ami z branży przemysłowej, prawda, biznesowej. No, ale byli naukowcy, wybitni artyści, politycy tam pisali i tak dalej. No i ponieważ tak się złożyło, że ja dostałem, to jest taka moja prywatna, już osobista sprawa, dostałem rentę i w 2001 roku okazało się, że wyszło zarządzenie amerykańskie, że renty nie może otrzymywać ktoś, kto jest poza granicami Ameryki. Musi być w Ameryce. Nawet miesięczny wyjazd po miesiącu, jeśli przekroczy miesiąc, musi być komentarz, dlaczego, z jakich powodów wyjechał i już za następny miesiąc renty nie dostaje. A ponieważ ta renta była dość wysoka, bo ja sobie pracowałem, zamieniłem emeryturę na rentę, udało się, plus były wszystkie świadczenia, przede wszystkim medyczne, to postanowiłem wrócić do Ameryki jednak. Po 14 latach to było? Po 14 latach, dokładnie. I to było tak naprawdę 99, czyli to... 2002 rok to był. Dokładnie w marcu 2002 roku wróciłem. No jeszcze z takiego powodu, że tu miałem syna, tu miałem wnuka już, prawda? No i... A jak pan się odnalazł? Ale wróciłem, ciekawa, ale wróciłem tu, ponieważ tam mi proponowano, żeby był redaktorem naczelnym tego magazynu Prestiż. Mm-hmm. Ja już powiedziałem, więcej redaktorem naczelnym w życiu nie będę. Niech ktoś inny sobie na głowę weźmie tę wielką odpowiedzialność. Pani wie, jak to wygląda. Natomiast ja zostałem zastępcą redaktora, pierwszym zastępcą redaktora naczelnego. I jako ten pierwszy zastępca redaktora naczelnego przyjechałem do Ameryki jako przedstawiciel tego Prestiżu, żeby tak robić wywiady z VIP-ami, Polakami tu w Ameryce. Czyli tak jakby no pan był na terenie kraju de facto, tak, tylko wyjechał tak do pracy. Mhm. No ale wybrałem Chicago z tego względu, że był tu mój syn. I dwa, że jednak Chicago w porównaniu z Nowym Jorkiem jest o wiele było bogatsze. Jest wydawnictwa różnego rodzaju, w media przede wszystkim. Nowy Jork pod tym względem nie jest ciekawy, ale nie jest bogaty. Tam raczej artyści, malarze mają większe powodzenie. No i tak to zostało. No, a tutaj już, prawda, najpierw pisałem felietony jeszcze dla magazynów chicagowskich. No i tak włączałem się w kabaret. Znana jest pana działalność. Nawet zagrano jedną moją sztukę. Aha, no i przede wszystkim zająłem się już w Nowym Jorku wydawaniem książek. No właśnie do tego chciałam nawiązać, bo tam też taka chyba najgłośniejsza pana książka, to czyli ten 14-letni pobyt tak naprawdę zaowocował Życie z widokiem na Manhattan. Chyba najgłośniejsza pana książka, tak, prawda? Ja za tę książkę dostałem dwie nagrody w Polsce. Znaczy taką nagrodę literacką i drugą teatralną, jako że był zrobiony
po prostu taki monodram. Mm-hmm. Naturalnie wykonywany przez znakomitego aktora Zdzisława Wardejna. Także, natomiast napisałem też książkę już tu w Chicago o paniach chicagowskich, Damskie Party. I to była czteroosobowa taka rzecz tylko, cztery panie są bohaterkami, znakomicie nadawał, od razu myślą, że przerobię to na sztukę teatralną. I to było grane przez nasze panie tutaj, prawda, tak zwanym teatrze przy stoliku. Mm-hmm. No i... Ala Szymankiewicz. Ale Alicji Szymankiewicz, tak, no ale obsada była Ewa Milde, Szymankiewicz, Elżbieta Kochanowska i Julita Mroczkowska. Same gwiazdy. Same gwiazdy, to prawda. Proszę powiedzieć kilka słów na temat działalności właśnie tej pisarskiej i tych książek. O czym mówi ta książka Życie z widokiem na Manhattan? Więc to jest tak, niektórzy podejrzewają, że to jest po prostu mój życiorys. Nieprawda, nie ma nic, ja unikałem. Ja zawsze miałem zamiar napisać jakieś wspomnienia o sobie, ale wydane już raczej po moim odejściu z tego świata. Natomiast jako dziennikarz i redaktor naczelny magazynu Prestige i przedtem, magazynu Ameryka i tego Tip Topu, prowadziłem wywiady z różnymi ludźmi, ich wypowiedzi na temat, żeby mi opowiadali najciekawsze rzeczy. Zamieszczaliśmy to zresztą. Mhm. Potem ja poprosiłem, czy mogę wykorzystać to do napisania sztuki. I prawie 15-16 najciekawszych wydarzeń tych ludzi skompilowałem to wszystko i umieściłem w jednym życiorysie jednego bohatera. Żeby to było ciekawe, że miał życiorys bogaty, z przemyśleniami. I to była cała prawda, żadnych zmyśleń. Autentyczne przypadki, wyjątkowe w swoim rodzaju i śmieszne, i bolesne, i pikantne. To tak jak taka myślę, kompilacja materiału. Stąd prawda taka życiowa. Zresztą to samo to było to z książką tą Damskie Party. Wyłącznie oparte na faktach autentycznych. Panie Andrzeju, satyra zmienia się, tak jak zmieniają się czasy, w których żyjemy. Ostatnio głośno było na temat, zmienię trochę temat naszej rozmowy. Ostatnio głośno było na temat zamachów terrorystycznych na satyryków z francuskiej gazety Charlie Hebdo. No, zakończyło się to tragedią. To straszną tragedią. Ci satyrycy rysowali, nie byli satyrykami opowiadającymi, mówiącymi, piszącymi. Rysowali karykatury Mahometa. Zastanawiam się, jak pan na to patrzył i obserwował to, co się wydarzyło. Bo różne głosy były słyszalne z całej branży tak zwanej artystycznej, też wśród satyryków zdania były podzielone. Jak pan... Pani Karolino, wie pani, że satyra to jest coś ostrego, bardzo, prawda? Jeśli to jest, ma spełnić jakieś zadanie oceny ludzi takiego czy innego wydarzenia. No na pewno najbardziej niebezpieczne jest poruszanie tematyki religijnej, zwłaszcza jeśli to są tak skrajne historie, jak prawda, postać Mahometa. No to wiadomo, że to jest świętość dla islamu, prawda? Mhm. No i wie panie, poza tym, no, jest to nieprawdopodobna, dla nas niezrozumiała nawet historia, dla Europejczyków i podejrzewam dla Francuzów, że to się może w ten sposób aż skończyć, wie pani, że tak drastyczna reakcja jest na takie rzeczy. No wiadomo przecież, komuna też nie dopuszczała pewnych rzeczy, co było antykomunistyczne, ale to była inna forma, prawda, zakaz administracyjny. Tutaj zakazać niczego nie można. Są ludzie odważni, którzy walczą z każdym, w każdy sposób. Narażają się na to. I moje zdanie jest takie, że jednak religii nie powinniśmy, uczuć religijnych nie powinniśmy w satyrze podważać, wie pani, ośmieszać. Czyli są pewne granice według pana, pewne granice są moralne. Tak, naprawdę. Tak jak wie pani, w tekście też są pewne granice, prawda? Mhm. To, co ja uznaję. Nie żadnych wulgaryzmów. To może być pikantne coś, ale nie wulgarne. Prowokujące do pomyślenia, tak prawda? Jest, tak jest. Bo to się może źle zawsze skończyć. Zresztą w innym przypadku, nawet jeśli nie są tak to drastyczne sprawy, jak właśnie od tego, co się stało we Francji, ale nawet w każdej innej, jeśli coś
no, wie pani, obraża ludzi. To się kończy, no... Nie tak satyra powinna działać, no, oczywiście, prawda? Powinna być nie zabawna. Zdaje, powinna tak, być... Nie spełnia swojego zadania. Mm-hmm. Panie Andrzeju, od już kilku lat tutaj w Chicago oczywiście jest pan znany z działalności również satyrycznej i organizowane są biesiady satyryczne, które no już tak, mają to... chyba wierne grono swoich widzów. Można pośmiać się trochę w czasach, kiedy ten śmiech jest naprawdę nam potrzebny. Pani Karolino, ja uważam, że śmiech jest zawsze potrzebny, a szczególnie nam, Polakom. No jesteśmy troszkę ponurzy na ogół. Jesteśmy ponurakami, tak, trzeba to przyznać. Tak. Tak jest. A w ostatnim okresie to tym bardziej. Jest to, wie pani, antagonizm różnego rodzaju, prawda, których nie, aż w takim stopniu nie było w naszym społeczności. No ja i tutaj w społeczności polonijnej również, prawda. Uważam, że śmiech rozładowuje. Zresztą to nie jest mój wymysł. Były prowadzone od dziś setek lat badania nad wartością śmiechu dla człowieka. Nawet dla jego zdrowia fizycznego. Już nie mówię o psychicznym, prawda? Także, no a poza tym, no nie czarujmy się, ja podejrzewam, że nie mamy na to dowodów oczywiście materialnych, ale ja podejrzewam, że już w epoce kamiennej odbywały się biesiady. Jakieś tam spotkania, prawda? No a już nie mówię przecież że o czasach średniowiecznych, kiedy rycerze spotykali się. Na dworach królewskich odbywały się biesiady, prawda? I u nas w Polsce też. Także, no biesiady, góralskie biesiady znane przecież i tak dalej. Także biesiada, no jest to swoista sprawa spotkania towarzyskiego, gdzie każdy może zaśpiewać, coś powiedzieć, opowiedzieć o sobie, o innych, ale jest jednocześnie połączona z chóralnym śpiewem wspólnym, prawda, a potem z tańcami też. Także, to, no i oczywiście z kieliszkiem wina czy dobrej kawy. Także ta forma, uważam, znakomicie spełnia zadanie pełnego, jak gdyby, relaksu. No, a taki relaks tam jest potrzebny. Uważam, że taka myśl, nie ma czegoś takiego. W Polsce się zdarzają, ale tutaj w Chicago nie ma i nie było raczej takich biesiad, prawda? No a teraz dzięki pana działalności i tych wszystkich, którzy biorą w tym udział, istnieje i robicie to cyklicznie, prawda? Tak, to już teraz, no, 6, czyli dziś, odbędzie się już 8 z kolei i robimy to w zasadzie w każdy piątek, pierwszy piątek miesiąca. Z tym, że oczywiście mogą być odstępstwa, bo na przykład w kwietniu pierwszy piątek to jest Wielki Piątek, więc... Ale cyklicznie w każdy pierwszy piątek miesiąca, tak. I to w lokalu, bardzo sympatycznym lokalu Alibaba. Pierwsze 4 odbyły się w takim też miłym lokalu Hunters, ale tam były problemy z parkingiem, z dojazdami często. Natomiast tu jest wielki parking po drugiej stronie ulicy, to jest ten tak wielki centrum handlowe Harlem Foster. Także, no i sami właścicielka właściwie jest bardzo sympatyczna, która też organizuje imprezy, prawda? No i jest to połączone jednocześnie z tym, że w piątek odbywają się tam tańce, czyli to jest jak gdyby dalszy ciąg nasz, już nie przez nas organizowany, ale jest jednocześnie... Jest kontynuacja, czyli miłe wieczory. Zapraszamy wszystkich serdecznie Chciałem tylko dodać wieczory. Właśnie, że to jest taka forma wspólnej zabawy. No oczywiście jest 3 prowadzących, znaczy Krzysio Arsenowicz, znany wujek Krzysiek. Tak, tak. No, Marek Kulisiewicz to jest strona muzyczna. No i jako to jest satyryk, który przygotowuje program, prawda, no, ale też bierze udział jako wykonawca. No i bywa od czasu do czasu ktoś zaproszony, jakiś gość. W tym przypadku na przykład teraz z okazji Dnia Kobiet będzie kobieta śpiewająca, prawda, o kobietach. Być kobietą na przykład. No ale poza tym na zakończenie zawsze jeszcze odbywa się licytacja jakiegoś obrazu podarowanego naszemu stowarzyszeniu, to jest Stowarzyszenie Akcja dla Polski, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Artystów, które wspomaga po prostu na przykład Dom Artystów Weteranów. W Skolimowie robiliśmy wielką imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, czy powiedzmy w ubiegłym roku wydaliśmy kalendarz z okazji 220 rocznicy bitwy pod Racławicami. Kalendarz Panorama Racławicka. Kalendarz
pięknie wydany z artykułem o twórcy panoramy racławickiej w języku polskim, angielskim, o historii bitwy pod Racławicami i 12, cała panorama wielka, 120-metrowa przecież, podzielona jest na 12 części na każdy miesiąc, specjalnie dla szkół polonijnych. Czyli... To wydaliśmy, oddaliśmy szkołom, ale z pewną uwagą. Nie tylko, żeby poznali historię powstania panoramy i historię bitwy pod Racławicami, ale też, żeby wycinali to, nie, że okazji, sklejali sobie i będą mieli obraz panoramy racławicką długości 3 metrów 60 centymetrów. Fantastyczny projekt. Panie Andrzeju, czyli tak naprawdę biorąc udział w tych waszych biesiadach, to oprócz tego, że można się zrelaksować, to także wesprzeć właśnie tego typu projekty. Tak. Także zapraszamy wszystkich. Ja dziękuję, moglibyśmy pewnie jeszcze godzinami się ale chciałbym rozmawiać. Tylko jeszcze dodać, chętnie zachęciłbym nawet tych, którzy wpadną na zakończenie takiej biesiady, czyli gdzieś tam koło godziny, no, w pół do dziesiątej. Licytujemy zawsze obraz i zawsze któregoś ze styków. A to dlatego, dodam, dzięki temu, że pisałem o stykach w Polsce, pisałem o stykach w Ameryce, a jest to bardzo poważny związek styków z Ameryką, bo przecież tutaj druga co do wielkości panorama Golgota jest eksponowana w Glendale pod Los Angeles. Największy na świecie obraz o tematyce religijnej, mierzący 60 metrów długości i 15 metrów wysokości, w specjalnie wybudowanym obiekcie. No i ogromna ilość obrazów religijnych przede wszystkim, ale i innych, tak jak portret Kościuszki czy Płaskiego, czy słynna Pola Negri, prawda, są w Ameryce. Bo i pan ma wyłączność i ja na... mam i ja jestem pełnomocnikiem spadkobierców na Amerykę i Polskę do organizowania wystaw, wernisaży, sprzedaży ich obrazów. Dlatego zawsze po cenie produkcji, że tak powiem, reprodukcji obrazów proponujemy dla spopularyzowania twórczości styków, ale jednocześnie dla zyskania pieniędzy na jakąś tam działalność. No bo pomagamy też niektórym kolegom, jeśli muzykom czy jakimś... artystom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, po jakiejś chorobie i tak dalej. Panie Andrzeju, dziękuję uprzejmie za przybycie do studia. Tak jak mówię, moglibyśmy pewnie godzinami jeszcze rozmawiać, ale niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Ja rozumiem. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy oczywiście wszystkich na terapię śmiechem, biesiady satyryczne. Tak jest. To jest taki swoisty rodzaj śmiechoterapii, seansu śmiechoterapii, autentycznie. Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Ja dziękuję bardzo. Państwu. Dziękuję Państwu również.